Szanowny Panie Dziekanie, Ekscelencje, Szanowni Państwo. Zwracam się do Państwa już w pierwszym momencie konferencji z serdecznym podziękowaniem. Dziękuję Wam w imieniu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność za to, iż poświęciliście tę konferencję fenomenowi, który łączy i zarazem dzieli Słowaków i Węgrów. Jest nim kontrowersyjna postać hrabiego Janosza Eszterházyego. Fenomen ów łączy historię waszych narodów w sposób oczywisty, gdyż Janosz Eszterházy większą część swego aktywnego życia spędził działając jako Węgier na Słowacji. Dzieli, gdyż Eszterházy jako Węgier w wielu aspektach nie akceptował Czechosłowacji oraz Słowacji takiej, w jakiej przyszło mu żyć i działać, chociaż bynajmniej nie był a priori przeciwnikiem państwowości słowackiej. W narracji jednych jest bohaterem i męczennikiem, w narracji innych wrogiem, który otrzymał zasłużoną karę. Zapewne między wszystkimi sąsiadującymi narodami, które w ciągu wieków mieszały się i nawzajem silnie na siebie oddziaływały, możemy znaleźć postaci, które w podobny sposób łączą te narody, a równocześnie dzielą je i antagonizują. W historii Polski i jej sąsiadów, o której jest mi najłatwiej mówić, o tej historii Polski, jest wiele takich postaci. Litwin, wielki książę litewski i król polski, Władysław Jagiełło, twórca potęgi Polski w późnym średniowieczu oraz założyciel dynastii Jagiellonów, jest w oczach Polaków oczywiście jednym z najbardziej szanowanych i cenionych władców. Dla niemałej części Litwinów jest on de facto zdrajcą, który podporządkował swój kraj Polsce i otworzył wrota jej polonizacji. Największy ciężar gatunkowy ma wśród plejady takich postaci w mojej ojczyźnie najprawdopodobniej Bohdan Chmielnicki, hetman kozacki, ojciec założyciel nowożytnej ukraińskiej państwowości. Dla Ukraińców, którzy dają w tych dniach imponujące dowody dążenia do wolności i demokracji, jest, jak sądzę, Chmielnicki najważniejszą postacią narodowego panteonu. Dla Polaków jest największym zdrajcą epoki nowożytnej i pierwszym grabarzem dawnej Polski. Jego czarną, demoniczną legendę do perfekcji doprowadził polski noblista Henryk Sienkiewicz w powieści Ogniem i Mieczem. Wykonawca zamachu na Hitlera i jeden z przywódców puczu 20 lipca 1944 roku, hrabia Klaus Schenk von Stauffenberg, jest dziś bohaterem współczesnych demokratycznych Niemiec. W Polsce nie możemy mu zapomnieć, z jakim entuzjazmem szedł w 1939 roku na wojnę z naszym krajem i jak wtedy cenił Führera. Ilekroć nasi niemieccy partnerzy eksponują jego heroizm, my Polacy zaczynamy zgrzytać zębami. Ciekawy jest przypadek arcyksięcia Karola Albrechta Habsburga, pana wielkich włości w Żywcu i okolicach, który, pomimo iż niepodległa Polska potraktowała jego rodzinę bardzo surowo, czuł się na tyle silnie związany z tym krajem, że gdy Polska podczas II wojny światowej znalazła się pod niemiecką okupacją, stanowczo odmówił podpisania Deutscher Volksliste, czyli złożenia
deklaracji swej niemieckości. Władze niemieckie traktowały taki akt jako ciężki przypadek zdrady i wkrótce uwięziły go, torturowały i na koniec internowały go w obozie koncentracyjnym. Wyszedł z obozu ze zrujnowanym zdrowiem. Zmarł w 1951 roku. Pomimo iż sam Janusz Esterházy był w połowie Polakiem, to jednak jego postać nie ma odpowiednika w historii Polski. Arcyksiąże Karol Albrecht nie działał na scenie publicznej w tym stopniu zaangażowania jak Esterházy. Ani polska mniejszość w krajach sąsiednich, ani inne mniejszości narodowe w Polsce nie miały w pierwszej połowie XX wieku tak wybitnej postaci, tak wybitnej osobowości jak on. Może jest to następstwo specyficznej gwałtowności i radykalizmu losów Polski w tym okresie, które nie pozwoliły wyrosnąć osobowością formatu Esterházyego. Skoro padło już słowo format, pragnę zwrócić Państwa uwagę na tragiczny wymiar losu Janosza Esterházyego. Tragizm to w tym wypadku nie tania i często nadużywana kalka językowa, lecz pojęcie rozumiane jak najbardziej dosłownie, czyli jako konstruktywna cecha antycznej tragedii. Wszakże w losach bohatera naszej konferencji zawiera się nie tylko cierpienie i śmierć, będąca wynikiem wątpliwych wyroków i niezasłużona w swym okrucieństwie, ale także będące niezbędnym elementem antycznego tragizmu zderzenie motywów działania bohaterów i jego oponentów. Ogólna motywacja żadnej ze stron tragedii, która unicestwiła Esterházyego, zgodnie z regułami tragedii antycznej, nie była nieuprawniona, ani tym bardziej niegodziwa. Winien tragedii Janosza Esterházyego jest tak jak u Aeschylosa czy Eurypidesa los. Los, czyli nieuchronne działanie sił, których jednostka ani w antycznej Grecji, ani na Słowacji, ani na Węgrzech w pierwszej połowie XX wieku nie jest w stanie zrozumieć i kontrolować. Szanowni Państwo, z całego serca życzę uczestnikom konferencji, abyśmy w jej wyniku nie tylko pomnożyli naszą wiedzę o historii hrabiego Janosza Esterházyego oraz dziejach ówczesnej Słowacji i Węgier, ale także, poznając losy tego człowieka i jego ojczyzny, zgodnie z głębokim celem tragedii, doznali katharsis, czyli oczyszczenia, która jest niezbędna dla przepracowania wielu dramatów minionego stulecia, dzięki której staniemy się lepszymi ludźmi. Dziękuję pięknie. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Jan Riddel professzor urat hallottuk, počuli sme pána profesora Jána Riddela.